Witajcie, kochani, witajcie do kolejnego tygodnia i czytania z kart duszy. Co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas od 24 do 30 kwietnia 2022? Ci, którzy słuchają mnie co tydzień, wiedzą, ci, którzy są po raz pierwszy, informuję, że ta ilustracja i ta karta duszy są wyłącznie dla Ciebie indywidualnie. Co odbierasz? Co odczuwasz? Co to znaczy dla Ciebie? Ja co widzę i co chcę podkreślić, to to, że przyjrzyj się temu w tym tygodniu, co kreujesz. A ktoś może powie, ja nic nie kreuję, ja się nudzę, Grace. Oj, kreujesz, kreujesz, my wszyscy kreujemy, bo to, co manifestujemy, co widzimy, że dzieje się w naszym życiu, co odczuwamy, jest właśnie wynikiem kreacji. A więc o czym myślisz? No jeżeli wiecznie się czegoś boisz, wiecznie strach, obawy, to to kreujesz. To przyciągasz do siebie. Jeżeli jesteś osobą pozytywną, optymistycznie nastawioną do życia i takimi ludźmi się otaczasz, nie znaczy, że nie chcesz znać prawdy. Oj, chcesz. Ale ciągle masz dużo śmiechu, żartu, radości w życiu. Jesteś na wysokiej wibracji. Przyciągasz właśnie takich ludzi, takie wydarzenia i sytuacje, które odzwierciedlają te Twoje myśli, uczucia i czyny. Więc my wszyscy coś kreujemy i w tym tygodniu nasze dusze przypominają nam, trzeba się temu przyjrzeć. Teraz ta tutaj wiadomość jest też bardzo ciekawa. Wyszła ona chyba po raz pierwszy kiedykolwiek. Ja wreszcie widzę coś po raz pierwszy, słuchajcie. I co wy widzicie? Jest osoba, która mówi, jestem jak, stoję prawie na baczność, tak, jestem w tym tłumie, zachowuję się dokładnie tak jak wszyscy inni, bo rodzina by mnie nie uznała, gdyby było inaczej, bo te moje dary i talenty życiowe nie pozwoliłyby mi spokojnie żyć w moim środowisku, czy z moim partnerem, partnerką, czy z dziećmi itd. itp. A co się robi w środku? Co się dzieje w środku? Dusza pragnie, żebyś się pokazała, żebyś wystąpił, żebyś powiedziała, żebyś przemówił. Rozumiecie, o co chodzi? Pokazać te swoje dary i talenty. Tego pragnie dusza i po to się urodziłaś i przyszedłeś na ten świat. Nie wcielić się w tłum i chować się za plecami innych, bo co ludzie powiedzą, tylko spełniać swoje przeznaczenie. I do tego oczywiście zapraszam do czytania, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała, z kartami duszy po raz pierwszy, a potem tylko karty duszy razy następne. Naprawdę dużo pokazują i pomagają zrozumieć przeznaczenie, a także co Ci jest sądzone na ten czas. A więc postawimy, bo one tutaj świetnie ze sobą współgrają, kochani. A co Wy dodatkowo widzicie, ja bardzo proszę o wpisanie w komentarzu pod filmikiem. No tutaj mamy wytrwałość następną, którą już będę tłumaczyć. A mamy ile tych do tłumaczenia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. No już zapowiadają się pewne zmiany. Idziemy w stronę maja, więc nic dziwnego, ale pamiętajcie, że tego 30 kwietnia mamy nów księżyca, zaćmienie słońca w byku i to jest naprawdę wspaniała energia, czas na początki. A więc przygotowujemy się w tej chwili do tego tygodnia, kochani, tak? To znaczy do tego dnia konkretnie, który już będziemy od tego momentu, jak usłyszycie, będziecie odczuwać coraz bardziej. Więc żadnej negatywności, żadnego nonsensu,
tylko konkretnie, co jest ważne. Kiedy ja mówiłam o jakimś bumblebee, że widzę, ktoś pod filmikiem napisał: Grace, co to znaczy bumblebee, czyli ten taki bąk. Skoncentrować się na tym, co jest dla ciebie ważne. To jest odpowiedź. Nie tu, tam, o wszystkim, o niczym i sama nie wiem, już mi głowa boli i w ogóle to już mam wszystkiego dosyć. Nie. Skoncentrować się nad tym, co jest ważne, bo będziesz to manifestować. A więc wytrwałość mówi, że tutaj urodziłeś się z misją. I tylko ty, jedyna wiesz, co to jest. Owszem, można poprosić o czytanie i dowiedzieć się więcej. Ale nikt nie może, jak to ja mówię, w części pierwszej do czytania, co twoja dusza chce, byś wiedziała, nie może nikt zahakować się tutaj i ukraść ci tego pomysłu, albo wiedzieć za ciebie. Nikt, ok? Ty jedyna masz tę możliwość czuć głęboko w sercu, w duszy, co to jest. I twoja intuicja świetnie ci podpowiada i jest kompasem, ok? Dla ciebie. Więc tak naprawdę masz o wiele więcej mocy, niż sobie nawet możesz wyobrazić. Tylko jeszcze potrzebna jest wytrwałość, determinacja, żeby to osiągnąć. Żeby doświadczyć sukcesu w życiu, musisz dojrzeć, żeby zrozumieć moc w sobie samym i wartość swojej wewnętrznej odwagi, mocy. Wiecie, życie nie przydarza się, no chyba, że niektórzy tak myślą, no to i właśnie nie bardzo wiedzą, gdzie są i kim są. Żeby coś się stało, my musimy działać, robić coś w tym kierunku. Więc teraz jest czas, by zrobić odpowiednie zmiany, podjąć ryzyko i zrobić rzeczy, o których może albo nie wiedziałaś, albo nie miałeś odwagi, żeby to zrobić, okay? Albo się tylko marzyło, żeby to mogło się stać. To jest właśnie to, co jest wewnątrz ciebie. No i czasami trzeba podjąć ryzyko. Tylko w ten sposób dusza pokaże ci wewnętrzną moc. A więc żyj z radością. Rób to, co kochasz robić. Tym bardziej teraz jest łatwo, bo jest wiosna piękna i radosna, więc dlaczego nie? Przede wszystkim twoja dusza nie mogłaby pragnąć bardzo czegoś, co dla ciebie jest niewłaściwe. To jest niemożliwe. Jeżeli czujesz pasję do czegoś, jeżeli masz ochotę coś zrobić, wykonać, to znaczy, że to jest dla ciebie odpowiednie. Czego pragnie twoje serce? Czego pragnie twoja dusza? To jest tutaj najważniejsze. Następne, wiecie, to jest głębokie czytanie, muszę wam powiedzieć. Nawet te kolory zauważyliście? Czy zauważyliście kolory? No, trzecie oko mocno uderza. A więc, co mówi ta wiadomość? No, ta wiadomość mówi, to jest anioł prawdy w ogóle. Okay? Angel of Truth, czyli anioł prawdy. Pracuj nad swoją intuicją. Pracuj nad tym, żeby się rozwijać duchowo. No i znowu to jest webinarium numer 7, całe o duchowości. To nie tylko karty, jest o duchowości. Po to, żeby rozumieć, co to znaczy wejść do wyższej świadomości, okay? I spełniać swoje przeznaczenie. To tak jakby nagle przebudzać się do swojej prawdy, talentów czy darów, ok? A także tu polecam wielo- i międzywymiarowość, szczególnie międzywymiarowe uzdrawianie i zdobywanie informacji, bo zdobywasz informacje o sobie z innych wymiarów. To jest bardzo ciekawe, więc to jest na filmikach, polecam. Bardzo interesujące. A więc tu może być, że wreszcie budzisz się do swojej prawdy, wreszcie coś rozumiesz,
Wreszcie czas się odważyć, żeby pójść w tę stronę i ten nów księżyca, zaćmienie słońca 30 jest idealnym na to czasem. Wow! No i kochani, tu jedna karta, która nie ma koloru fioletowego, bo następna chyba też będzie miała. No, przemyśl śmierć i to, co później. Numer 6 może odgrywać jakieś znaczenie u ciebie, no jest to rok uniwersalny, numer 6, także to jest ten wewnętrzny spokój, wewnętrzny balans. No i tutaj właśnie widzisz, masz klucz. To ty masz klucz, żeby otworzyć siebie samą samego na coś, co idzie pięknie z tym, co do tej pory było, szczególnie z poprzednią wiadomością. Żeby żyć pełnią życia, potrzebujesz rozumieć śmierć. No, ja powtarzam często, że to ciało fizyczne jest na życie, a dusza na wieczność. To jest nieskończoność. Ale każdy, to nie to, że o, śmierć, no to już będę mieć 80 lat i umrę. Nie, 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 nie. Słuchajcie, każdy moment w życiu, każdy dzień zawiera aspekt śmierci i transformacji. Jak to się dzieje? Do tej pory odczuwałaś tak lub inaczej. A nagle zaczynasz odczuwać zupełnie co innego. Bum, nastąpiła śmierć i transformacja. Teraz już inaczej działasz, bo co innego odczuwasz. Zawsze myślałeś, że to tak, tak i tak jest. A nagle przebudzasz się do swojej prawdy i mówisz, zaraz, zaraz, wcale tak nie jest. I zaczynasz mówić inaczej. Już nastąpiła śmierć i transformacja. A więc oznacza ta wiadomość, bo to jest głęboka, że tylko patrzeć, jak będziesz przechodzić przez wielki proces oczyszczania, gdzie nagle to, co było tak ważne, tak istotne, tak konieczne do życia, przestanie być istotne. Że jeżeli byłeś do tej pory bardzo nastawiony na materializm, na materialistyczną stronę życia, to się zmieni. Się zmieni tak, jak zmieniło się u mnie. Kiedy u mnie był byk w Uranie, a ten byk w Uranie będzie do 26, jeśli się nie mylę, chociaż tego na 100% nie jestem w tej sekundzie pewna, ale wiem, że to jest bardzo długi proces i w międzyczasie sprawdzam, bo to jest ważne. Chwileczkę. No zobaczmy. No. No, przepraszam, że mi to zajmuje troszeczkę czasu, ale widzę, że tutaj nie dojdę, więc zechcę zerknąć na swoje własne notatki, bo najprędzej dojdę. Co to jest i jak? Tak jest, do 2026. Więc już mamy. Okej. W 2018 roku się zaczęło. Więc to znaczy, że my wszyscy ludzie na kuli ziemskiej przechodzimy tą transformację. Co tak naprawdę jest ważne? Czy bardziej ważny jest ekstra samochód, czy ekstra związek? Czy ekstra dom i łódź, czy miłość? Miłość bezwarunkowa, to nie musi być
ktoś bardzo zamożny, czy bardzo ustawiona, rozumiecie? Zupełna zmiana postrzegania tego, co jest dla nas ważne, istotne, jeśli chodzi o wartości materialistyczne. Ale także ta wiadomość, ponieważ mówi o wielkim oczyszczaniu, mówi, zacznij patrzeć i przyglądać się sobie, swojemu życiu. A więc, czy może masz jakieś zachowania, maniery destrukcyjne? Coś, co trzeba zmienić na lepsze. A więc, co jesz, co pijesz, co mówisz? Czy czujesz się dobrze? Czy jesteś w pozytywnej energii? Bo jeżeli nie, no to wiecie, jakie to ma nieciekawe konsekwencje w życiu. Ale także, jeżeli macie kogoś, szczególnie bliskich z rodziny, z przyjaciół, którzy przeszli na drugą stronę, jest ważne w tym momencie, żeby przesłać im myśli miłości, podziękowania, wdzięczności, myśli i uczucia. To ogromnie i nam też samym pomoże. No i kochani, mówiłam, że będzie jeszcze trochę tego pewno fioletu, tak? A więc kundalini. Czy to trzeba mówić, co jest? To potrafi się pokazać od czasu do czasu, więc nic dziwnego, że to występuje. I nie jest do góry nogami, tylko jest tak, jak kochani widzicie. Więc tu pięknie pokazany jest kolor pomarańczowy, tak? Czyli czakra sakralna, splotu słonecznego, żółta, zielona, serca, niebieska, czakra gardła, ale także i uszu, co widzimy, co słyszymy. Więc warto zwrócić na to uwagę. Ale co mówi, to to, że może zaczynasz zauważać, że stajesz się osobą coraz bardziej uduchowioną. Może w tym tygodniu zauważysz, że bardziej uduchowioną niż przedtem. W związku z tym stajesz się także jako osoba bardziej przebudzona, bardziej także wrażliwa na energię. A więc empatia, ale także może przeszkadzać ci tłum, głośność, krzyki dzieci. Do tej pory nie zwracałaś nawet na to uwagę, teraz aż uszy zatykasz i twarz krzywisz, bo nie ma potrzeby, nikomu się krzywda nie dzieje, tylko krzyk dookoła. Wielkie tłumy. Zaczyna to być za dużo, więc jest to normalne. Ale także z tym wiąże się wyższa wibracja, więc coraz bardziej przebudzasz się do swojej prawdy, co jest dla ciebie dobre, także dary, talenty, także może przeszłe życia, może chcesz zbadać to i takie czytanie mieć nawet. Bo ja widzę, że to właśnie wzrasta, rośnie. Coraz bardziej jesteś przepełniona czy przepełniony dobrocią, współczuciem, chęcią pomocy innym, a także rozumiesz już coraz bardziej, że nie przyszedłeś na ten świat przez przypadek. Jest przyczyna i masz swoją misję życiową do spełnienia. I to jest właśnie kundalini. Bądź ugruntowany, jak najwięcej czasu na łonie natury, ćwicz, ruszaj się, zapisuj w pamiętniku swoje uczucia lub co ci się przyśniło, praktykuj jogę, więc ugruntowanie, ściskać drzewa, chodzić boso po trawie, rączki w ziemię, tak jak ja będę na balkoniku 30 siała i sadziła. Z nowiem księżyca. Co sadzisz? Co siejesz? Będziesz zbierać tego plony później.
Więc kundalini przebudza do tego, co jest dla ciebie przeznaczone. Będziesz to odczuwać? Będziesz to coraz głębiej rozumieć? I to jest cudowna sprawa. To jest właśnie to, widzicie. Ta kreacja i to przebudzenie. Hej, już ja wiem, kim ja jestem. Już ja wiem, o co chodzi. To jest cudowna sprawa, kochani. To jest naprawdę piękna sprawa i ten 30 kwietnia jest prawdziwie magiczny. Kochani, buziaczki, uściski. Życzę wspaniałego tygodnia i do kolejnego razu.